Przedstawiamy temat jako kulinarna nawigacja z Jarosławem Uścińskim. Tak? Tak to będzie się nazywało? No nie wiem jak, to pan decyduje, gdyż pana program to jest. Panie Jarko, pan jest gwiazdą tutaj, a ja jestem. Gwiazdy to są za oknem. Tylko chudopacholę jestem. A ja jestem grubopacholę. Nie no, tematem są tematy i clue tematu to jest temat. Jakby gwiazdą są tematy i czasami goście, którzy zasiądą koło nas. Albo my gonią. Chcemy wam pokazać restaurację w innym świetle. Chcemy wam pokazać. W mniej ostrym, bo w tym jest za tak. Nieciekawe. Biznes gastronomiczny chcemy wam pokazać od strony. Bez rewolucji. Tak, bez rewolucji. Bez dorabiania jakichś dziwnych rzeczy, tak jak to w telewizji, że to jest taka pani z blond lokami, tam chodzi, jej włosy wpadają do garnka, ale sanepid nic na to nie. Nie, to szkoda słów. Nie marnujemy energii, tak. Nie o to biega. Chcemy wam pokazać, jak jest naprawdę, co można zrobić z gastronomią, co można zrobić z restauracją. Udało nam się namówić do tego, zresztą ci, co słuchają kulinarnej nawigacji na bezpiecznej podróży już od lat, to znają tego pana. Ten pan, ja mam do niego wielki szacunek, bo to nie jest tylko moje zdanie, jest niestety jest najbardziej utytułowanym i najlepszym kucharzem. To nieprawda. Utytułowany kucharz to taki, utytułany, który non-stop gotuje i tak dalej. Ja gotuję jak tylko mogę. Utytułowany kucharz, nie ma pojęcia utytułowany kucharz. Naprawdę. Tak? Tak, bo no trzeba byłoby wskazać tytuły. Ja utytułowanego mogę wskazać z tylu może kucharzy naprawdę utytułowanych w tym kraju. No cała reszta łącznie ze mną. Ci, co go nie znają, to nasze tytuły przyznają nasi goście, na szczęście. Ci, co tego pana nie znają, to ja wyjaśnię, że od ilu lat prowadzisz kulinarną reprezentację Polski? A co reprezentację? Stowarzyszenie, ale prowadzę, nie wiem od ilu, ponad 12 na pewno. No więc jeżeli... Najpierw to bolało, a potem zrobiliśmy trzon, jest zespół i zespół robi tytuły. To żeby było tak, to żeby było taka zajawka, chcemy wam powiedzieć, jaki będzie sens prowadzenia tego. Od kilkunastu lat jest idea kulinarnej reprezentacji Polski pod wodzą tegoż pana Jarka. Wielka wodza. Co? No dobra, niech będzie ta wielka wodza, ale to ja jestem, powiedziałem ci od cicho tego. Cicho bądź. Ja jestem od załatwienia środków finansowych, tak, żeby było czym jechać, gdzie spać, za co trenować. Takie proste. Więc jeżeli polska kadra kucharska, przepraszam, takich zwrotów używam, ale to chodzi o zwykłe. No ale kucharska, kucharze to. Bo oni sami siebie nazywają kucharzami, a nie mistrzami kuchni, bo nie mają kompleksów. Nie mają. To chcemy wam pokazać, jak działa świat tych wszystkich konkursów kulinarnych, gdzie naprawdę nie chodzi o to, żeby tylko zrobić smaczne jedzenie, bo smaczne jedzenie każdy potrafi zrobić, tylko trzeba zrobić to. Smaczne każdy potrafi robić. No tak, ale bardzo dużo potrafi. Natomiast chodzi o pracę zespołową. Chodzi o taki zespół, który będzie w stanie obsłużyć dużą imprezę i w dalszym ciągu będzie to absolutnie na najwyższym poziomie. Chcemy wam odkryć przed wami tajniki największych kuchni, największych wydarzeń kulinarnych, gdzie... Wielu tajników nie zobaczycie i nie usłyszycie niestety. Tak, natomiast chodzi o to, że... Nie będziemy na zapleczu Masterchefa, Top Chefa i Hell's Kitchen. Nie chcielibyście tam zajrzeć. Nie o to chodzi, ale nie będziemy, gdyż jest tajne. A dlaczego jest tajne? Bo jest tajne. Bo jest fajne, tak. Chcemy wam pokazać, jak to się robi. Chcemy wam pokazać ogrom pracy, który został włożony po to, żeby te brązowe, srebrne i złote medale się pojawiły. Że to polska kadra kulinarna wygrywa
Puchary Świata, Olimpiady. Przywozi medale. Tak, czyli to jest... Trenuje z wolniaka rok, dwa, trzy, pięć, tylko, już teraz tak, i dziesięć. Tylko 12 lat każdy treningu. Wolny dzień trenują, każdy prawie wolny dzień treningów, każdy swój wolny dzień poświęcają na treningi, nie za pieniądze, tylko ku tak zwanej chwale ojczyzny, bo wiedzą, że tak trzeba, żeby osiągnąć medal. Więc my przyprowadzimy tutaj do tego stoliczka, mam nadzieję, wszystkich przedstawicieli tego zespołu. Zespół ile liczy osób? To zależy, o którym mówimy, czy są sześcioosobowe, czy tak około 10 osób, więc które są zaangażowane jest, blisko mocno. To jest 10 do 12 osób, bo różne konfiguracje są. Ludzi, którzy naprawdę są absolutną czołówką, uznaną na konkursach światowych i będziemy chcieli, żeby oni wam opowiedzieli, jak się prowadzi restaurację, jak się gotuje, jak przygotowuje się to wszystko, jak można być jednym z najlepszych. Czy da się uczciwie gotować i z tego żyć? Tak, tak. Bo wszystkim się wydaje, że chodzenie na skróty popłaca. No zwiększa portfel. Tak. No lepsza fura jest wtedy, nie? I częściej można na Baleary i inne wyjechać. Niekoniecznie jako właściciel pokazać zaplecze tej restauracji albo fakturę. Ale cel jest, cel uświęca środki. Środki mamy... siedzą na sali. Środki. Środki. A cel? Będziemy wam pokazywali właśnie restaurację od zaplecza, czyli jak wygląda w czasie pracy. Czyli te moje jest jeszcze przed wykończeniem. Tak. Te rzeczy, które będą, o których będziemy mówić tutaj z naszymi gośćmi, którzy tworzą tą czołówkę światową. Będziemy wklejać takie filmiki, żeście zobaczyli, jak to się dzieje w kuchni, jak oni tam coś, tą marchewę skrobią, bo sposób tej pracy, sposób organizacji tej pracy, to jest clue, sens tego wszystkiego, czyli pokażemy wam, że jeżeli chcecie prowadzić na przykład restaurację, biznes gastronomiczny, wyłącznie z chęci zysku, bo to ma być sposób na zarabianie pieniędzy. To możecie. To my wam nie powiemy, jak to robić. Bo nie mam, znaczy ja nie mam żyłki cwaniaka niestety, choć nie znaczy, że każdy, kto nie jest z branży gastronomicznej, prowadzi źle gastronomię. Ja się mogę od nich uczyć czasami, dlatego że mają większy dystans do życia. Ja się męczę, jaka będzie serwetka, ja się zgrzewam nad reflektorem, nad wszystkim. A oni mają w nosie, idą do Leroy, kupują sobie jakieś lampki, kalafiore Mitolotto. Na kuchni powinno być 8 indukcji, kuchenek, ale działają tylko 4. W nosie mają sobie radzić, a my się martwimy zawsze o to, żeby wszyscy mieli dobrze, kelner, kucharz. No i może dlatego popełniamy błędy, czyli robiąc dobrze, popełniamy błędy. No smutne, ale takie są realia gastronomii od wielu lat. W Polsce tym bardziej są trudne, że no system nasz, jaki jest podatkowy i jakikolwiek inny. Jak chcesz działać legalnie, to się nie da. To dobrze mieć linię kredytową. Ale okazuje się, że można robić restaurację raz w sposób legalny, czyli płacić normalne podatki, płacić ZUS-y i płacić pensje i rachunki normalnie. Robić wszystko ze świeżych produktów, z naturalnych produktów, nie z prochów, nie. Wielkie koncerny przygotowują wielkie wiadra z prochami. Nie będę wymieniał nazw tych koncernów. No, wiele jest... nie ma, wszyscy wiedzą. Tak. No ale ktoś to kupuje, samo się nie sprzedaje, nie wysypują. Później okazuje się, że ten krem ze szparagów, który żeście jedli w słynnej restauracji u pani Blond. No, nie czepiaj się. A skąd ty wiesz, o której pani Blond ja mówię? Ja znam kilka blondynek, nie jedną tylko. No, więc jeżeli... Ale to wtedy jest zupa szparagoła. To jest szparagowa. Szparagowa. A ze szparagów to jest ze szparagów, a szparagoła to jest taka wpadło więc, i się zmieszało. Więc musicie sobie zdawać sprawę z tego, my wam mówimy to, bo wiemy, że nawet w tak zwanych luksusowych restauracjach, które są naprawdę chełpią się, są bardzo luksusowe, nikt tam nie będzie się chrzanił z tą szparagą, tylko proszek, mleko, trochę śmietanki. Mam nadzieję, że tak nie jest. Widziałem kilka takich.
Chcemy wam pokazać, jak prowadzić restaurację. Że każdy może prowadzić restaurację, jeżeli będzie to robił uczciwie. Jak otworzy mądrze, w mądrym miejscu, w mądry sposób, jak matematyka na kartce papieru się zgodzi, bardzo mocno się zgodzi, jak popytamy dookoła, to możemy ryzykować. Samo otworzenie restauracji nie daje szansy stuprocentowej na to, że restauracja się bujnie. I sam jestem w tej chwili w takim rozłamie, że oczywiście mam też jakiś instynkt, ale gdyby tu było 6-8 w okolicy restauracji na wysokim poziomie jakimś, to być może bym się zawahał. Z drugiej strony one przyciągają ludzi. Także nie jestem w food courcie i nie lubię food courtów, a jestem celowo na uboczu. I to nie jest tak, że restauracje, bo sami jesteśmy świadkami upadku bardzo fajnych restauracji, ładnych, które po prostu zniknęły z mapy. Owszem, po COVID-zie dużo się zmieniło, ale zniknęły, bo nie wytrzymały ciśnienia okolicy, ciśnienia zwyczajnie tego menisku wypukłego, bo prowadzenie legalnej restauracji powoduje, że koszty wyjściowe, te koszty zero, czyli załóżmy, że trzeba obrócić 300 czy 400, czy w niektórych miejscach więcej tysięcy, żeby zapiąć zero w ogóle. Czyli trzeba natyrać się, kupić, zemleć, wysprzedać, żeby na koniec rachunek, na koniec miesiąca wyszedł taki, że sprzedaliśmy towaru za 500 tysięcy. I bywa tak, że zysk z tego jest prawie żaden w niektórych instytucjach, jak są źle policzone, jak mają absurdalnie wysokie koszty, wtedy to nie wychodzi. No właśnie, stąd się biorą takie historie, że zupa krem ze szparagów jest sprzedawana za 30 zł mała miseczka. Teraz już są ceny takie zwykłe, niestety, w restauracjach. I 3 dychy musicie zapłacić za taką miseczkę, a jak ten krem ze szparagów jest zrobiony z prochów i nawet trochę śmietany tam dodane, żeby ten smak był lepszy, to i tak food cost tego będzie na poziomie 2,50. Może nie, myślę, że nie. Nie na mniej? Prochu. Wiesz co, najgorsze jest to, że ludzie, ja patrzę, jak idą w proch na zupy i ja kiedyś sobie próbowałem to przeliczyć. Fakt, nie liczyłem tego już od grupy ponad 10 lat, dlatego że mnie food cost na prochu kompletnie nie interesował nigdy. Kiedyś to robiłem z ciekawości i wychodziło to tak, że gdybym dodawał tak zwanych primerb, takich składników, które są gotowym składnikiem, bazylią, rozmarynem i tak dalej, na oliwie, na Bóg wie czym, plus zupa krem, która jest jakaś tam zrobiona według receptury z prochu, dodano do tego składniki, to żeby było śmieszniej. Podstawową oszczędnością na tym jest czas, ale na tym nie ma prawie żadnej, tam jest wyliczalność i czas. Oszczędności finansowej wcale dużej nie ma, to nie są tak zwane tanie rzeczy. Są różne poziomy ekonomiczności tych zup z prochu. Są takie, które są naprawdę małej wydajności, bo mają cel być takie najbliżej prawdziwej, nie mówię prawdziwej, tylko najbliżej prawdziwej, no to tu jest już poziom taki jak restauracyjnego gotowania, tak jak moi kucharze, którzy jak robią ramen, to macie gwarancję, że sam ten bulion to jest już dzień dobry i on już kosztuje więcej jak jakikolwiek surowiec. Tak, a nie, nie mówię o składnikach dodanych. To jest 24 godziny gotowania. No różnie jest, wiesz, no ale jak obejrzysz program japoński, się okaże, że 4 godziny niecałe gotuje i sprzedaje. 2,5 godziny, to też zależy od każdego różnego kraju. Więc tych zup, sposobów na wykorzystanie prochu, no nawet pire z ziemniaków. Wcale, jak kupujesz dobre ziemniaki w miarę dobrze, to wcale pire z prochu nie jest tańsze od ziemniaków. Jak kupisz sobie w przysłowiowym Lidlu lub w Biedrze te niby tanie ziemniaki, tak, 9 zł za 2,5 kilo czy coś takiego, czyli jak normalnie w sklepach kosztuje, to się okazuje, że ten ziemniak wcale nie jest taki tani i ziemniak z prochu wcale nie wychodzi też tanio. To dlaczego, także tu trzeba uważać. Dlaczego to robią? Po pierwsze, jest idiotoodporny. No i tak. To nie, dlatego mówię, że nie do końca te eleganckie knajpy są super gwiazdkowe na te restauracje, które używają, to możemy powiedzieć, nestlowskiego kremu brûlée. No. I cześć. I się nie, może się nie chwalą tym, ale jest dla nich bazą. Znam takie miejsca. Ale fakt jest taki, że... No bo krem brûlée można łatwo zważyć. No. Ale jeśli chodzi o tendencję używania zup w prochu, koncentratów jedzeniowych, to jest przede wszystkim wymóg rynku. To rynek jest głupi, to rynek to robi, to nie. Ludzie tacy, którzy psują branżę, którzy po prostu nie potrafią gotować i czasami, żeby hotel dał wam
dobre jedzenie, żeby hotel dał wam dobre jedzenie czasami, dobre to znaczy równe i przewidywalne, to bardzo wiele hoteli jest zmuszonych korzystać z prochu, żeby ciasto było takie samo, żeby zupa była taka sama, żeby mieszanka warzyw była taka sama, więc innej jak mrożone nie kupicie. No większość imprez w takich miejscach odbywa się wyłącznie na bazie takich półproduktów, inaczej się nie da, ponieważ Yeti nie ogarniają kuwety. No. No właśnie, skąd to się bierze? Stąd to się bierze, dlatego że... A biorą takie same pieniądze jak reszta kucharzy, ale po co się starać, jak mu... To lepiej osoby... już niech partacze, niech idą wozić te inne rzeczy robić, niech kopią doły, niech robią co innego. Pizza niech znajdą nie sobie swoją niszę w życiu, która pozwoli im się spełniać i robić dobrze pracę, a nie przychodzić do roboty za karę. Więc... I znowu mnie wkręciłeś i jestem zdenerwowany. Problemem jest to, że z jednej strony osoby, które nazywają się kucharzami, bądź się szefami kuchni w ogóle nazywają. Bywa. To nie umieją, tak, nie umieją gotować, ale to jest dopuszczalne. No przecież... Szef kuchni nie do końca musi super umieć gotować, ale musi wiedzieć jak. Musi być autorytetem dla kucharzy. Niech kombinuje, jak to zrobić. I teraz chodzi o to, że ktoś otwiera restaurację i jeżeli nie jest jako właściciel restauracji tym szefem kuchni i jeszcze nie umie gotować, to z jednej strony bierze sobie gościa, który nie umie gotować, ale mu powiedział, że ale proszę pana, ja pracowałem w takich restauracjach, myśmy... No i jest tańszy. Tak, myśmy robili tam takie zupy, z tego wiaderka tam się szuferką... Nie chwali się nie takim już, odczep się od tego prochu. Dobra. Więc on nie miał gdzie się nauczyć, ten właściciel restauracji nie nauczył go. Bo bierze farmazon i zmyślone CV? Tak. Są uwierzy, takie orły na rynku. Uwierzy we wszystko, bo się na tym nie zna, bo otwiera restaurację, bo to jest jego sposób na życie. I tak sobie wymyślił, w telewizji się naoglądał tych różnych... Będę gotował, kupię sobie pensetę, na koniec położę ten mój ostatni hint i zrobię z siebie szefa. Tak. Bywa. Natomiast my chcemy pokazać, że w bardzo prosty sposób można zrobić bardzo prosty fajne jedzenie. Nie trzeba być super szefem kuchni, który pozjadał wszystkie rozumy. Można się nauczyć tego podstawowego, uczciwego gotowania w bardzo prosty sposób. My wam pokażemy, jak to zrobić. Wyjechać na Podlasie i uczyć się od babciów. Na przykład. No ale babcie już nam wymierają, więc ja już żadnej babci nie mam od dawna. Sam jestem już tak na wymarciu. To do mojej żony pojedziemy, bo ona robi już za babcię. Aha. Więc chcemy wam pokazać, jak żyć, kochając restaurację, i pokazać ludziom, że my kochamy ich karmić. Kochamy ich karmić, bo to jest ważne. I nie być nazwanym pracoholikiem. Tak. Gdyż parę osób mówi mi czasami, bo ty jesteś pracoholikiem. Lubię być w domu, kiedy jest pora być w domu i lubię być w pracy, kiedy jest pora być w pracy. Mam przyjemność z pracy, to znaczy, że jestem pracoholikiem. Dzisiaj siedzimy długo, ale ja na co dzień nie siedzę całe życie w pracy. Żyję nią teraz, ponieważ wymaga od nowa otwarcia. Więc każdy szczegół jest ważny. Każdy człowiek, zapaska, żarówka, menu, listwa, cokolwiek odstaje. Tak, mam dziób w tym wszystkim, pomimo że mam zespół no anielski po prostu. Mam bardzo dobrych ludzi i większość tych rzeczy to zrobił zespół wręcz. I o. I już. I o. I o. Milczenie owiec. Dobra, pokażemy wam. No bo my tu siedzimy sobie. Ale co my będziemy pokazywać, jak tak naprawdę będziemy zapraszać też innych ludzi. I oni powią. Oni powią, ale jak oni będą na przykład pani prowadząca Żabkę, to powie zupełnie co innego. Albo jak przyjdzie pan z ministerstwa XYZ, bo są różne ministerstwa, on nie będzie mówił o gotowaniu. On czasem powie coś o smażeniu. Albo a może powie coś fajnego. O ośmiorniczkach, że jadł. Albo dlaczego ten VAT zapytamy jest na te ośmiorniczki taki mściwy, a sami lubicie jeść. No, tak, nie to bywa. Bo nie mają ministerialne karty, które mi płacą. No. Także tematów będzie wiele. Jedzenie to jest ale jakby fajna rzecz, bo stół łączy. Ci powinien.
Dlatego były niedzielne obiady, które scalały rodzinę, więc jeżeli rodzinny obiad scala rodzinę, to chodzenie do restauracji też scala lokalną społeczność. I my chcemy wam pokazać właśnie to, że teraz to my sobie siedzimy w centrum Warszawy. Z pociętym na cztery pączkiem. Tak, z pociętym, nie będziemy wam pokazywać, bo on już jest obeschły. Tak długo nagrywamy to. Nieprawda. Chcemy wam pokazać, że lunchownie, restauracje, lunchownie, tanią restaurację można zrobić w każdym mieście powiatowym albo jeszcze niżej, że można spowodować to, że ludzie tam z lokalnej, niezbyt zasobnej społeczności będzie ich stać na to, żeby tam przychodzić na lunch. No taki codzienny obiad. No ja często staram się mówić, jak mówię słowo paśnik, to nie obrażajcie się, bo dobry paśnik to znaczy, że ten kotlet i ta kapusta to jest coś takiego, co chciałoby się zdeptać razem, zjeść i jeść garściami. I wtedy ja mówię, że dobre jedzenie to jest cudowny paśnik. Sarenki wiedzą, po co chodzą do paśnika, nie? Zawsze mają tam swój rarytas. No i dla mnie dobry paśnik jest tym czymś. Więc chodzi właśnie o taką obiadownię, która on tak glindzi tak strasznie powoli, nie? A tu chodzi o obiadownię. Taką, tak, żebyście mogli mieć swój biznes. Nie na darmo powiedziałem słowo żabka, bo można otworzyć sobie żabkę. Mieć z niej zysk, nie wiem jaki, ale z niektórych przypadków wiem, to jest rzędu 6, 8, 12 tysięcy miesięcznie wyciągają. Czasem małżeństwa pracują w tej żabce. Szału nie ma. Przy czym 7 dni ich praca to jest 7 dni w tygodniu. Do 23. Widzieliście kiedyś zamkniętą z powodu urlopu żabkę? Ja też nie. Nie widzieliście. Ci ludzie zapieprzają na okrągło. Deliverka, srerka. Im większy warzywniak, to znaczy, że jeszcze na Broniszach czy gdzieś są na giełdzie i kupują jeszcze do tego warzywniak, bo tego żabka nie dostarcza system. Więc my chcemy wam pokazać też, że jeżeli otworzycie mądrze, jadłodajnię, zwykłą jadłodajnię, która nie jest obciachem, coś, co jest barem, czego sami po trasie szukacie, żeby ktoś słyszy, a bo tu jak dużo tirów, to jest dobre jedzenie. A czasem są małe bałagany i w Gdańsku, i w Warszawie, i w Mińsku Mazowieckim, i wszędzie jest gdzieś mała restauracyjka, mały barek, który karmi lokalną społeczność, karmi dziennie 180, 150, 200 osób w porywach. Żyją normalnie, mają takie same środki do życia, a w weekend mogą zamknąć w cholerę. O 18 już dawno są w domu i piją sobie herbatkę razem. A w weekendy mogą sobie sprzedać miejsce na imprezkę rodzinną, urodzinki, komunijkę, chrzcinki, nie daj Boże, stypkę. I spokojnie mogą decydować o tym, kiedy jest ich życie, kiedy powinno być. Ale muszą zbudować dobry schemat. I my paru takim osobom możemy pomóc zbudować taki schemat właśnie po to, żeby znaleźli sobie sposób na to, jak karmić dobrze ludzi. Tylko pech może im i źle wybrane miejsce nie pozwolić tego robić, no i to, że będą sami nieuczciwi w tym prowadzeniu. No jeżeli zastąpicie pangą rybę, no to będzie bolało. No. Będziemy mówić wam o takich rzeczach, że te różne ryby, które w różnych miejscach możecie kupić, to pokażemy nawet wam. Dzięki temu, że nie jesteśmy radiem, będziemy mogli pokazać wam. Tak, jak one są i my hodowane. Mamy to, że nie jesteśmy jeszcze kupieni, a ty przez jaki Aeronautic, a mnie Skechers nie płaci, ani ktoś za wodę, nawet nie wiem, czyja to woda. Więc korzystamy, dopóki nas nie skorumpują pewne sieci, to będziemy mogli powiedzieć, kto to wyprodukował. Będziemy mówić, jak. Zawsze możemy dać się wziąć do sądu, tylko głupio iść do sądu, być wziętym, pozwanym za to, że ktoś jest przestępcą. Prawda? Dlaczego pokazałeś, że jestem złodziejem? Przepraszam. No. Naprawdę przepraszam. No. Nie o to chodzi, nie chcemy tego robić, tylko chcemy pokazać dobre i złe rzeczy, gadamy głupoty czasami, ale chodzi o takie 5 deko uczciwości. Uczciwość jest dość istotna, zwłaszcza w usługach takich jak karmienie, bo znów się będę powtarzał, być kucharzem, karmić ludzi to jest forma służby. Jeżeli ktoś tego nie rozumie... To jest tak jak lekarz, który musi mieć powołanie. Teraz lekarz jest... Pielęgniara. Tak, lekarzy jest coraz mniej z powołaniem, bo są systemy globalizujące przepływ gotówki i recept. Natomiast w gastronomii tego jeszcze nie ma i my będziemy starali się pokazać, że można uczciwie... Przecież jak jesteście w obcym mieście, to chcielibyście zjeść schabowego albo jeszcze gorzej, mielonego i żeby ten... Jeszcze gorzej, że, no. Tak, jeszcze gorzej, dlatego że chcecie mieć gwarancję, że ten mielony jest uczciwie zrobiony. Bo to jest tak z mielonym. Ma pan mielone? Co pan odpowiada? Mielim. To poproszę pół kilo. Mielim wczoraj.
Tak. Więc to chodzi o to, żeby ten mielony był zrobiony tak, jakbyśmy w domu robili, jakby nasza babcia robiła, nawet bo my nie umiemy. Przynajmniej, żeby babcia był taki z bułeczką, tam niekoniecznie w mleku, w wodzie namoczoną, przesmażona cebulka i cześć, bez figibasów, nie granat, który rozbija ściany i po drodze jeszcze zabije ptaka. Nie? Marcheweńka z groszeczkiem albo buraczki zasmażane. Pokażemy wam, to jak cenię to zrobić, żeby było fajnie i żeby były naprawdę... Co, że ja tu będę smażył, uważasz? Nie, oni nakręcą. Ja nie podniosę tyłka z tego fotela. Jak zasmażają buraczki ci, co żeś ich nauczył zasmażać. Tak. Natomiast chodzi o to, żebyście mogli wyprodukować właśnie tego... Normalne korytko. Tak. I tą pomidorową, i tego kotleta, i te tłuszczone ziemniaczki. Da się na kościach i na mięsie, albo na warzywach przygotować wywar do zupy. Taki, który nie będzie tylko dupy, tylko do jedzenia. No. Bo który się wraca. Bo ja wiem, że żurek taki normalny, no, można powiedzieć, knorowski, wysypany, zamieszany, no to jest coś, co ustawiło poziom pojęcia smaku żurku dla większości populacji. Może nie dla większości, ale dla kawała populacji. Smutne. No, ale ustawiło poziom. I oni mierzą tym, bardzo wielu gości mierzy poziomem tego żurku. Żurek. No ale tak jest. To jest majstersztyk technologiczny, no trzeba to powiedzieć. Że udało się to osiągnąć, tak. No także niestety takie jest życie. Pokażemy wam, jak zrobić żurek z normalnej, żytniej, razowej mąki. No ale dobra. Albo zamiast śmietany zrobić na owsie, tak samo jak na życie, i wtedy owies robi ten kleik i możecie, nie dodając śmietany, nie zaciągając, zrobić sobie gęsty, pyszny żurek. No wtedy jest taka wersja wegańska, prażona cebulka. Kawał przekrętu znowu z kulinarnego, ale wychodzi nieźle. I smażona kiełbacha, żeby było wegańskie. No. To było na tyle tym razem. I na przodzie też. I na, bo tyle, na tyle to nie widać, tak, co jest. Jak dzisiaj się obracasz, to zawsze jest z tyłu, jest zawsze pucha. No niektórzy mają z przodu wiele do powiedzenia. Będzie dobrze. Pokażemy wam, jak otworzyć własną restaurację, lunchownię, żebyście sami mogli jeść to, co ugotujecie, i jeszcze, żeby ludzie przychodzili i mówili... Chcemy was zaintrygować, zdenerwujemy was czasem, tak, ale czasem... Ale czasem... Ja bym chciał bardzo, żeby z takiej jednej audycji ktoś wyjął jedną rzecz dla siebie czasami i tylko tyle. A jak wyjmie pięć, to nie wiem, czy my tyle mądrych rzeczy będziemy w stanie powiedzieć. Dlatego już kończymy. Szansa niewielka. Bo skończą nam się tematy. Przepraszamy, zapraszamy, będzie nas więcej. Tak. Obyście chcieli to oglądać i nie rozwalić laptopów. Dziękujemy. Hey!